jest takie szczególne miejsce w Polsce, w którym każdy może czuć się bezpiecznie. Nie bez powodu nazywane jest miejscem piastowym, bo tam zaczęło się duchowe dzieło księdza Markiewicza. Czerpiąc z jego ducha, pragniemy pomóc tym wszystkim, którzy pragną poznać siebie bardziej, pragną poznać prawdę o samym sobie, a dzięki temu zbliżyć się do Pana Boga i do drugiego człowieka. Nasza sesja składa się z części duchowej, w ramach której prowadzimy wprowadzenia biblijne i teologiczne, a także służymy pomocą z zakresu kierownictwa duchowego. Druga część skupia się na pomocy psychoterapeutycznej, pracy w grupach. Zapewniamy całościową pomoc, dlatego zebraliśmy najlepszych specjalistów. Sesja duchowo-psychologiczna to pomoc także w rozeznawaniu tego, co mówi do mnie Słowo Boże. W czasie spotkań będziemy zapoznawali się z różnymi postaciami biblijnymi. Ich historie ostatecznie okazują się także naszymi historiami. Co więcej, to doświadczenie Boga prowadzi do kolejnej refleksji. Otóż nieraz to my jesteśmy doświadczani przez Boga. I w czasie tego doświadczania przez Boga poznajemy prawdę o sobie, ale nie wyrywkową, nie częściową. Prawdę, która jest cała, która jest pełnią. Dlatego w czasie sesji duchowo-psychologicznej pragniemy także spojrzeć na chrześcijańską antropologię. Ksiądz Mirosław Kuczała, znany kierownik duchowy i mistrz nowicjatu, przybliży nam chrześcijańską antropologię, czyli naukę o człowieku. Chcemy poznać, jaki jest człowiek, na co się składa, jak łączyć ze sobą różne elementy człowieczeństwa. Spojrzymy na jego uczucia, umysł, duszę i ciało. Patrzymy na człowieka tak, jak patrzy na niego Bóg. Dlatego wydaje się nam, że możemy mu pomóc całościowo. Spotkanie ze swoimi emocjami, ze swoim wnętrzem, a następnie spotkanie ze Słowem Bożym prowadzi nas do spotkania z Bogiem, do działania łaski. W czasie sesji nie zabraknie możliwości modlitwy, będzie Eucharystia, także adoracja Najświętszego Sakramentu. Chciałam Was zaprosić do tego, żebyście razem z nami zechcieli widzieć więcej. Więcej dobra w sobie, więcej talentów w sobie, więcej potrzeb w sobie, więcej emocji w sobie. Zapraszam do spotkania w gronie psychoterapeutów. Ja się nazywam Agnieszka Kozak, będę współpracowała z Grzegorzem Kosakowskim i z siostrą Marią Santus. Co będziemy robili podczas warsztatów? Chcemy wspólnie z Wami poprzyglądać się temu, jakie są pragnienia Waszych serc, czego potrzebujecie, skąd się biorą czasami trudne emocje i jak zbudować prawdę o sobie, żeby było łatwiej w relacji ze sobą, z innymi ludźmi i z Panem Bogiem. Na sesję zapraszamy od 9 do 11 listopada do miejsca piastowego. Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje znajdziecie na stronie rekolekcje.michalici.pl oraz w linku pod filmikiem. Liczymy na Waszą obecność i obiecujemy modlitwę w Waszych intencjach. Zapraszamy do miejsca piastowego.